Kurwa! Marcin! Kurwa! Ujawnienie Saszy twarzy Saszy 2. Dramat, kurwa, no. Kurwa, byście się tego nie spodziewali, jak on jest brzydki, co? Ej, jak tam twoja impreza? Słuchaj, Szymyl Targoholik. Przepity! Jest tak, że minęłem 3 miesiące. No ty, kurwa, jebana. Smalca napierdalam. Ja lubię ze smalcem strasznie. Opowieści Saszy z imprez. Siemanko, z tej strony Marcin Szumiel. Właśnie jestem w drodze do Poznania! Tak! Nagrać kilka materiałów, tak jak ze starych czasów. Cieszycie się? Ja w sumie tęskniłem. Trochę tęskniłem za tym. Może będę się dobrze bawił wreszcie. A już niedługo i tak będę tworzył na bieżąco materiały, ponieważ jestem w trakcie tworzenia własnego studia, w którym będę mógł wreszcie nagrywać. Dzisiaj do przejechania mamy 300 km. Muszę zajechać jeszcze kilka miejsc, bo jestem aktualnie w Warszawie. A Saszka już tam na mnie czeka i się nie może doczekać. Jestem już niedaleko Poznania. Zostało mi jakieś 70 km. Saszka już na mnie czeka gorący. Rozgrzany. Czeka, aż będziemy nagrywać. Dzwoniłem do niego, mówi: chłopie, czekam, wlatuj. Pozdrawiam, bo pewnie to oglądasz. Kolejne branki, kurwa. Zachciało się płatnych autostrad. Tak, kurwa. 10 km 10 zł, kurwa. Kilometr złotówka, jeszcze kurwa korki. W ogóle jestem już prawie na miejscu. I wspominałem o tym, jaka patola jest te polskie autostrady płatne. To jest taka patola, dosłownie. Nawet nie chcę tego komentować, ale jednak to zrobię, ponieważ okej, przejechałem najpierw od jednej bramki do drugiej, z Warszawy do Poznania, i tam był płatny odcinek 50 km albo 60 km, coś koło tego, i 10 zł zapłaciłem. Następnie za kilka kilometrów wjechałem na następny odcinek i tu już, uwaga, nie pobierasz bileciku, tylko za sam wjazd na tą autostradę płacisz 23 zł. Tak, 23 zł. I ta ekspresówka lub autostrada ma około, nie wiem, 20 km, może 30, coś koło tego, to jeszcze okej. Ale wyjeżdżamy z tej ekspresówki autostrady, wjeżdżamy na następny płatny odcinek i na następnym płatnym odcinku również płacimy 23 zł, ale przejeżdżamy kilka kilometrów do Poznania, z 10, może 15. Patola. To jest patola. Pato autostrady. Witamy w Pento House. Pento House? Pento House, dokładnie, Pento House. Kino. Vipera liczysz. To sobie liczę, ja sobie zrobię tutaj obchód po tym domu. Tutaj mamy kanapę, na której wielki... Nie! Co? Co nie? Kanapę, na której Sasza, bo ogląda filmy. Ogląda filmy, nie bolcuje, ogląda filmy. Tutaj Sasza sra. Dokładnie, w tym miejscu wasz ulubieniec sra. Mydło mu się skończyło, pewnie nie myje rąk. No na bank nie myje rąk. A ja wam pokażę sypialnię, w której wielki Sasza spędza połowę swojego życia, bo śpi 12 godzin dziennie. Od 12 do 12. A to jest jego ulubione miejsce, z którego pluje na biedaków. Z tego miejsca Sasza pluje na wszystkich biedaków. Dokładnie. O, tam. Zrób mi luda. Jezu, dlaczego ja takie gówniane wstępy robię? Co ty, człowieku, robisz ze swoim życiem? Podoba ci się? Mam nadzieję, że tak. Bo jeszcze w tym filmie pojawi się wiele ciekawych scen, które pewnie nie chciałbyś oglądać. Ale obejrzysz, bo pewnie ci się podoba.
to jak się wydurniam razem z Saszą. Ale zanim do tego przejdziemy, w tym filmie nie ma reklam. A jak nie ma reklam, to znaczy, że jest fragment sponsorowany. To ja tylko powiem, że dzięki tej współpracy z firmą Owoko, czyli międzynarodową firmą, dzięki której możesz sprzedawać lub kupować części, i międzynarodową znaczy, że łatwiej ci sprzedawać i łatwiej ci kupować. Zasada jest prosta: jeśli sprzedajesz, to wystawiasz za darmo, a jeśli sprzedasz, to płacisz tylko 10% prowizji. A jeżeli chcesz spieniężyć swoje pieniądze, to pamiętaj, że ceny są atrakcyjne, bo są niższe niż na innych tego typu portalach. No i oczywiście czas dostawy to jest od 2 do 3 dni. No i mamy tutaj 14-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Jeszcze w tym filmie czeka Was bardzo dużo ciekawych, fajnych scen, które raczej byście się nie spodziewali, że się pojawią. Więc no, oglądajcie dalej. Dziękuję, pozdrawiam. Dobra. Tutaj mamy jak ulubione zabawki. Gdyby już ręka bolała, wiecie od czego, to może sobie wziąć drugą, tą zastępczą, użyć. Dwa odcinki w jednym? Czy jeden odcinek na raz? Jak to jeden wygląda? Odcinek podzielony na dwie części. Dobra. Gitara. To ten. To cztery koła opek w górę. Za kolejne. Wtedy Marcin musi obligować szybciej niż planuje. Jeszcze raz. Cztery koła co? Cztery koła opek w górę. No. No i wtedy Marcin opublikuje drugi odcinek szybciej niż planował, czyli najprawdopodobniej od razu po tym odcinku. Cztery koła to nie jest jakoś dużo. Patrz jaki pierdolnik. Zobacz jaki syfi burdel. Moje gaci mu wystają. Prawie kurwa. Bo Szymon lubi taką modę, że tak mu wiecie tutaj gaci widać, nie? Rowa. Pierdolaj. O czekaj, patrz się. Czekaj, czekaj. Ty chłopie, to jest... Ale burdel, ale burdel, o ja pato, ale patologia ty, ale wstyd. Jak przy nas chude byki, to by cały pało, ja ci mówię, jakbyśmy nagrywali vlogi razem. Co? Kamerę, dawaj kamerę! Nie. Kamerę dawaj no! Masz, nagrywam. No kurwa. Co, ręki nie miesz wyjąć, kurwa, co to jedna. Poważny odcinek, a ty kurwa. Zobaczcie jak on kamerę ustawił. To jest kurwa jakiś dramat, takie światło w tym biednym golfie jest w ogóle. No zacznę od tego, zanim zaczniemy pytać i męczyć, że Szumiel, ja mu tak proponuję, przeprowadź do Poznania, wyjedź z tej dziury Olsztyna. Cię kocham Olsztyn, ale to jest takie miasto, co mi kluczyki wyjąłeś, kurwa? Bo tu jest miejsce na portfel. No i dobrze, gościa masz w samochodzie, to jest ciebie szczelny. No, pasy zapnij. Ja mam zapnięte pasy. A, bo tak twoje graty z tyłu nie mają. Nie, ja chcę, żeby Szumiel przeprowadził się do Poznania. Cały czas o tym mówię, rusz tupę do Poznania. No i tak, ja ci składam kluczy, jakie problemy kurwa otworzę. W lewo, tu gdzie jedziesz? No gdzie jedziesz? Ale chujowy wyjazd, kto to projektował? Pisze, kurwa napis wyjazd jest. Tutaj, jak no ledwo widać. Jak ledwo widać, no na słupie wyjazd. Dole, ja przysięgam wam, kanał by odżył i mój i jego, gdybyśmy nagrywali wspólnie, to nie kurwa, będzie siedział na dupie, nie patrz, będzie się patrz, rozwijał. Patrz, kurwa. Przez ten kurwa, tu się skrzynia. Jakiś ciągnik przyjechał mi na osiedle, bo sąsiedzi mówili. Poprawię. O, patrz, a jednak poprawi, zobaczcie, patrz, jednak poprawi. No, jest okej. Trochę cię utnę. Dawaj. Tak. Nie on się przychylał, patrz, ja będę tak o. O. Cześć, bazę. No, no dobra. Daj na ryja, no daj na ryja. No, ja tu łokcia mam, nie widzisz. Kiedy ty chodzisz w ogóle z schodami? Od kiedy musisz do żabki napuścić? Obiad według Saszy. Słucham, to kto kupiłeś? Ja jem zdrowe rzeczy, kurwa. Batonik. To ty, ja wyjechałem za to, że żre jakieś gówno. Wstyd i hańba w ogóle, co do domu przyniósł. Chopie, jak będę chciał, żeby rybka się odzywała, to będę prosił. Dobra, to ja pach. Zobaczcie, jakie on rzeczy je. A co on w ogóle pije? On niby cukru nie pije, chłop. To wszystko jest jego. Nie jest tak, że minęłem 3 miesiące? No ty kurwa jebana. Smalca napierdalam. Ja lubię ze smalcem strasznie. Opowieści Saszy z imprez. Nie, tam kurwa, to niepubliczne rzeczy, bo to był napierdala, przykład, napierdala smalec. No i opowiada. Smalec zajebisty. To jest smalec z mięsem zmieszany. To jest tak jakby... Wygląda źle, ale na pewno jest petarda. Ujeźcie mi, jest petarda. Kurczak czy kaczka? Nie, no wieprzowinka. Wieprzowina. Sam ją tuczyłeś. Tak. Po prostu z mojego brzucha. Klasyk kurwa. Emil! Co tam robisz? Sam!
Kurwa, za mała przestrzeń. Hopie, co byś zrobił, jakbym otworzył? Co byś zrobił, jakbym otworzył te drzwi? No najebał ci w chuj, spierdalaj! Szumiel, ty kurwa jebana, pierdolona, wybie... Bon! Po pełnym docisku, jak... Zamknij te drzwi, bo cię zajebie. Zamknij. Kurwa Marcin, ty bił jebany. Weź się mnie zraź, chodziło. Kurwa! Marcin! Kurwa! Kurwa masz, zamknij to, ja pierdolę. Będziesz strał, pożałujesz tego. Pan, pana to. Zamknij to, kurwa. Marcin, kurwa! Trzeba urodziny, muszę potrzebować. Co to jest takie brązowe? To jest szkocka. Gdzie jest szkocka? Jak to alkoholu nie ma, to jest Tymbark. Przecież już można mówić alkoholu na YouTubie. Tymbark. Już można mówić o alkoholu na YouTubie. No co ty? Można. No i normalnie. Ktoś może mówić, my nie, przecież nam, zdejmą film. Nieprawda. Zdejmą nam film. To jest tak, to jest tak zwana wyprawka wyjściowa. Wychodzimy na miasto, ale trzeba walnąć sobie na jedną nogę. I to jest tak, dodajesz tyle coli. To jest tylko ta po smaku, żeby nie było aż tak bolesne. No, no tak to nasz czała, bo to jest tak zwany kielon, tylko porządny. Pokaż kurwa, co żeś wymyślił, chcesz założyć. Nie no. Proszę. Bo chciałem iść... Wersaże. No nie kurwa. O Jezu, tu też się świeci? Ale ja lubię, w chuj. To moja ulubiona bluza jest. Kurwa. Na Wólce Kosowskiej kupiona. Miałem iść w tym, ale mówię nie, bo mi idzie za zimno. No. No ale w tym nie pójdę, no bo to nie pasuje, nie jest eleganckie. Weź załóż to. No tak, Lewisa zakładał, bo do mozaiki z tą. O, tą żółtą. No ty niepoważny jesteś za bananem, jakim się żółtą zakładał? To chodź, weź to załóż, o to. Tak, polubę, gdzie? O to. No mogę zrobić koszulę, no. O czarną koszulę po prostu, weź załóż. No dobra, to macie koszulę, no. No i widz, nie będzie bananowy. A few inches later. Jak majster, kurwa, jak taki, na taki ślub bym wyglądał, jakbym szedł na ślub nagrywać. Taki Mirek, kurwa, który założył koszulę. Łódec nos! Co to jest, człowieku? Weź to światło, bo ich nie widać. Czekaj, kurwa, kurde szukam tych. Daj, ale tutaj dziwne światło jest. Patrz, co się dzieje. Kurwa, a bo to będzie masz. Zmienił zdanie. Jednak założył. Ja lubię moją krowę. Banana wear. Z Żakiem ją wybrałem. Jakie banana wear, ty. To jest bluza, którą wybrałem z Żakiem. O Jezu. Kurwa. Wygląda się jak taki pies, który ma złote jajca. Zaraz zobaczysz, jak to fituje. No. Z butami i ze skórą. Poczekajcie, dobrze. Czekajcie. No. Szybko. Jesteśmy lekko... Ja nie jestem pijany, ty no, żartujesz sobie. Nie żartuję. Nie, ale słuchajcie, no to naprawdę jest spoko fituje. To jest idiotyzm te buty. To jest debilizm. Ale tą bluzę naprawdę kurwa lubię i patrzcie jak fajnie fituje. Jest git. Kurwa, chaj ci w dupę, kurwa jebać. 328. Ej, jak tam twoja impreza? Słuchaj, Szymel to alkoholik. Przepity. Przepity, to ty nie dawaj siadek widzisz shotów i marudziłeś w ministerstwie śledzia i wódki. Ja wam powiem w taki sposób. Szumiel, taki cwaniak, a gdy trzeba by to nie pił. A gdy ja już nie mogłem, nagle pi. Już, dobra, zaraz zobaczymy dalej. Jesteś alkoholikiem. No, ja przed chwilą wstałem. Co tu się stało na głowie? Zobaczmy, co tam u George'a ulani. W każdym razie... Zaraz lecimy nagrywać golfa i najprawdopodobniej zapewne nagramy sobie może jeszcze Mustanga, a później, ale ja mam głos, Boże. Ciężki wieczór wczoraj był, ciężki wieczór, słuchajcie. W każdym razie lecimy kontynuować ten 7 projektów Saszy, 7 tam jego filmów, które sobie wymyślił na tam pokazanie jego twarzy, więc nagramy sobie pewnie dzisiaj jeszcze 3 filmy. Kiedyś dopłynęły mi te łzy,
Dzisiaj daję ten wokal na beat, zamykam oczy i odpływam w tym. Wszystko co jest tutaj wokół, no to ulotne jak dym. Siedzę i słucham głosu własnego rozsądku. On mówi, żebym kształcił się w tym. Dlaczego mam tego nie robić? Ty nie zabronisz już mi, o nie, nie, nie. Siedzę i słucham głosu własnego rozsądku.